Szczęść Boże, coś wam powiem. Jeśli Boga trzeba na nowo odkryć, to znaczy, że coś ważnego zostało zakopane, zaciemnione, ukryte. Bóg dla wielu ludzi stał się daleki i wymagający, i nieatrakcyjny. Musimy ciągle na nowo powracać do objawienia. Wielu współczesnych chrześcijan chrzest czy bierzmowanie traktuje jako dar od Boga, który się należał. I w ten sposób człowiek związuje się z Bogiem i ma z Nim łączność, ale brakuje współpracy. Jakby jakaś hibernacja nastąpiła. Jakby człowiek został uśpiony. Wygląda to tak, jakby się przyjęło prezent, ale nawet nie włożono wysiłku, żeby go rozpakować. Nie mówiąc już nic o używaniu go. Trudno jest doświadczyć mocy ducha, jeśli nie zabieramy się za wykonywanie powierzonej misji. Zgodnie z tą dzisiejszą lekturą Ewangelii otrzymujemy wskazanie, że duch będzie działał, ale potrzebuje nas. I to bardzo. Naszym problemem jest właśnie brak poczucia misji i nieświadomość otrzymanych darów. Gdy przyjmujemy je tylko zewnętrznie, to same sakramenty i Słowo Boże nie mają racji bytu w naszym codziennym życiu. One nie wpływają na naszą wewnętrzną przemianę. I w ten sposób Bóg nie ma siły przebicia. Jezus mówi dzisiaj: wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Tydzień przed śmiercią Jana Pawła II podczas Wigilii Paschalnej kardynał Józef Ratzinger mówił: zbudźmy się z naszego znużonego, pozbawionego zapału chrześcijaństwa. Co to wszystko znaczy? Człowiek, który widzi smutnego chrześcijanina, zapyta: co ci daje ta wiara, skoro nie ma w tobie życia? Jeśli tak to wygląda, to ja wolę być dobrym człowiekiem poza kościołem. Czasem podchodzi się do wiary właśnie z takich czysto moralistycznych powodów. Jestem w kościele, bo chcę zasłużyć na niebo. Bo przecież tak zawsze było i taka jest tradycja. Naprawdę trudno jest nie zachwycić się Jezusem, jeśli się go poznało. Jeśli jest się człowiekiem dobrej woli, takim autentycznie poszukującym prawdy. Duch Święty mówi do nas w naszym sercu. Przemawia do nas w powiewie łagodnego wiatru i próbuje odbudować w nas całkowite zaufanie do Boga. Nawet jeśli po ludzku sytuacja wydaje się być beznadziejna. Zawierzmy naszemu Pocieszycielowi. Dajmy mu się przekonać. On przynosi życie, bo mieszka w nas i chce przywrócić nas do pełnego życia w pokoju, serca i radości. Otwórzmy się na ten głos w takiej naszej prostej, osobistej modlitwie, którą być może po prostu zaniedbaliśmy.